Siemanko, jestem XJ Joke i witam was w 15 odcinku serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West na moim kanale. Poprzednio udało mi się ocalić wiernych Słońcu prowadzonych przez... Ojenne, jak on tam miał... Sevora? Jakoś się tam ten kapłan nazywał. Może szybko znajdę w ukończonych misjach. Misje poboczne. Sevohar. Przed właśnie zgubą, ponieważ Sevohar w czasie podróży do miejsca swojej medytacji został śmiertelnie raniony. Oraz jeszcze tam wykonałem kilka rzeczy, ulepszeń. I odebrałem też, zdałem raport z przeszukiwania jaskini Kolcogrzbietów, a teraz muszę udać się na dalsze poszukiwania. Moi drodzy, zanim jednak przejdę do wykonywania kolejnych misji pobocznych oraz eksplorowania beznadziei, to jeszcze przypomnę wam oczywiście o akcji, może nie wydarzeniu, jak wcześniej mówiłem, ale akcji organizowanej przez twórców gry wraz z fundacją Arbor Day. Mianowicie każdy z nas, który zdobędzie trofeum Dotarto do Beznadziei, jest to pierwsze fabularne trofeum, z angielskiego jest to trofeum Reach the Downed, do 25 marca 2022 roku przyczyni się do zasadzenia jednego drzewa w ramach akcji zalesiania. A teraz, moi drodzy, wracajmy do rozgrywki. Jeszcze zanim zacznę właśnie eksplorować, mam 6 punktów umiejętności do rozdania. I z tego, co sobie przejrzałem, wydam 3 punkty w infiltratorkę. Mianowicie, przeciwnikom jest trudniej cię zauważyć. Jest to pierwsza umiejętność. Drugą będzie regeneracja zdrowia po zadaniu bezszelestnego ciosu. Bardzo przydatna rzecz. Oraz ostatnia umiejętność, która też odblokuje specjalną, jedną ze specjalnych umiejętności, a raczej pierwszą specjalną umiejętność tego drzewka, jest cichy ruch, czyli poruszasz się ciszej, co zmniejsza ryzyko wykrycia przez pobliskich wrogów. Tym samym udało mi się odblokować zamaskowanego nękacza, a więc włącz urządzenie maskujące oparte na technologii nękacza, by zmniejszyć swoją widoczność dla wrogów. Wycelowanie z broni lub atak w zwarciu chwilowo wyłączą to urządzenie. Dodatkowe obrażenia zadawane nieświadomym celom plus 50%. A, ja mogę to sobie teraz aktywować. Tutaj jeszcze chyba mam jakieś później dodatkowe... chyba jak odblokuję wszystkie okoliczne, to to będzie jeszcze... A, ulepszę umiejętność 3 punkty. Aha, czy ja to mogę ulepszać w ten sposób? Nie odblokowując okoliczne umiejętności, tylko po prostu mogę ulepszyć umiejętność. Wtedy obrażenia będą zadawały nie 50%, a 100%. I mam 3 takie punkty. Trzy takie możliwości rozwoju i każdy rozwój jest zdefiniowany właśnie chyba taką kropką, tą żółtą. W każdym razie, na razie, mówiąc szczerze, nie interesuje mnie ta umiejętność. Drugą będzie bomba skacząca, mianowicie wystrzelenie bomby z hook procy spowoduje to, że ta będzie odbijała się maksymalnie 3 razy i każde odbicie zwiększy jej siłę. Pozostał mi jeszcze jeden punkt umiejętności, a wykorzystam go na... zwiększenie ataku w czasie walki wręcz. I tak wyposażony, myślę, że mogę ruszać w drogę. Wait, ale jeszcze... Jak ja mam to uaktywnić? Informacje umiejętności. A, aby aktywować wybrany
Przypływ odwagi. A, to są przypływy odwagi, dobra. Jest też jakaś trofka z przypływami odwagi, dobra. Otwórz koło broni i naciśnij R1. A, dobra. Brakuje punktów. A, jeszcze potrzebuję jakieś punkty akcji. O! Odblokowujesz technikę broni. Technika broni to specjalne potężne ataki, które pozwalają zastosować w walce nowe strategie. Aha, odblokowane techniki są dostępne dla całej broni w danej klasie. Aby użyć wybrane techniki, stuknij lub przytrzymaj R1 podczas celowania. Techniki broni wyczerpują kondycję z bronią, która czasem się regeneruje. Aha. A, w czasie. No cóż, jeszcze myślę, że nauczę się z tego korzystać, ale teraz lecę zdobyć odznakę jakąś. Może to jest jakiś teren łowiecki teraz, czy jak? Ruiny z dawnego świata. Na pewno znalazłabym coś ciekawego wewnątrz. A, nie mogę na razie, dobra. Muszę się dostać do tych właśnie ruin kawałeczek dalej. Dobrze, co my tu mamy? A, to są te ruiny, okej. O, tutaj mam jakiś klucz. Właśnie klucz chyba obejścia do tamtej odznaki. Jak ja mam się do jasnej anielki dostać? W ogóle gdziekolwiek tutaj. Ho. Tamtej strony na pewno albo z dołu. Jak ja mam w ogóle się dostać tutaj do tych ruin? Jedyne co widzę to od środka. Może wejść jakoś tutaj? Płytko. Nie, no jak mam się tam dostać?
się, że drzwi dobra. Potrzebują jakiegoś modułu klucza. Może znajdę go w ruinach? Mam tu trochę danych. W tych danych jest kod do zamkniętych drzwi. Ale wciąż muszę znaleźć moduł klucza. Skrzynia powinna się przydać. O! Ja się trochę cofnę. Okej, gdzie ja mam ją teraz zostawić, żeby przejść dalej? Tutaj się na razie nie dostanę. Po prostu muszę ją przepchnąć z powrotem mniej więcej tam, skąd ją zepchnąłem. Okej. No. Mogę to później wyjąć ze schowka. Pięknie. Uj. Skąd ten skok? Dobra, może jakoś po prostu wcześniej kliknąłem krzyżyk. Dobrze, trzeba znaleźć klucz do drzwi. Jeden skrót. Na dole też są ruiny. Dokąd mam iść? Tutaj sobie odblokujemy skrót kolejny. Aha, czyli tutaj trzeba trzymać. Tego nie przyciągnę. R1 i L1. Znaczy L2 i R2 jednocześnie. Nie żadnego z przycisków w czasie używania przyciągacza. Cóż, teraz nie dosięgnę tej półki. Chyba muszę znaleźć inną drogę. Gdzie jest skrzynia? Dobra, muszę się ewidentnie cofnąć. Dobra, ta skrzynia teraz mi się przyda tutaj. No i leci. No niezłe zagadki środowiskowe takie. Wydaje się proste, ale jednak trzeba delikatnie pogłówkować. Oj. No, co jest? Źle ją ustawiłem. Okej, dobra. Dobrze. Dokąd to prowadzi? Hmm.
Prosto do klucza. Najpierw skrzynia. Moduł klucza. Dobra, czy z tej strony jeszcze mam coś tutaj do zdobycia? Niech ja przejrzę sobie to fuksem. Ja tam tylko maszyna. No nic, chyba pozostaje mi tylko dostać się do drzwi. A, właśnie, kod. O, ruiny, dobra. O, proszę użyć kodu 1705. Dobrze, zobaczmy, czy klucz pasuje. No i proszę. Chyba znów potrzebny jest kod. Może dane, które zdobyłam, go zawierają? Weszło. Mamy to! I co ja tutaj zdobyłem? Oznaka? Co to jest? Na razie to zatrzymam. Może się przyda później. Nie mam miejsca w placeku. No. Wrzucam do schowka. Nice! Moim zdaniem bardzo się opłacało tutaj przejść. Ale zabrało mi to naprawdę bardzo dużo czasu. Więc jeszcze tylko śmignę do... co to jest? Siedliska węszcieli. Żeby je odblokować. Okej. Okay. I szybko do tego znaku zapytania. Może wężyciele nie zdążą mnie wywęszyć. No, chodź tu. No, co jest? Ruszamy. No nie, no nie wierzę. Poważnie. Dobra, co to jest? Jakaś arena? Wygląda na arenę. A na razie jest tutaj po prostu jaskinia. Trejniki, nie mam pojęcia na razie, jak się dostać. A, droga zablokowana, brak wymaganego narzędzia. Wszystko jasne. No to co, nieznana osada? Jeszcze tam. Postaram się dotrzeć. Dzik! Jakieś skrzynie. Thank you.
skóra dzika, szkoda. Liczyłem na nieco lepszy łup. A, faktycznie, tutaj jest jakieś... Nigdy nie widziałam takich kryształów. Narzędzie potrzebne. Wcześniej to widziałem w jaskini. Wróć, w tej kopalni pod wodą. Też widziałem to takie kryształy już. O! Czy to jest to, o czym myślę? Dokładnie. Grężpan? Zgadza się. Gdzieś jeszcze widziałem dziki. O, liski. O, szyt, wiewióra. Tej lis. A nie, szup! Perfekcyjny strzał. Lecz niestety nie dał mi za dużo. Co tutaj mam jeszcze? Dzik. To też dzik. Tam. Dzik. Szop. Sójka. No nie, uciekła mi cholipka. Szyt. Jednak suki są zbyt czujne. Tutaj mam liska. Nie, szopa. Wow! I mam kość dzika. Bardzo tego potrzebowałem. Materiału. Spróbujesz sobie jeszcze upolować jednego dzika. A może liska? Zobaczymy, co tej. Wiewiórka. Dostała. Hop. Kości wiewiórki. Ale mam miejsce w schowku. Radzika. Nawet nie wiem, w co trafiłem, ale mam kości szopa. No, myślę, że wstępnie te łowy można uznać za udane. Chociaż może jeszcze uda mi się upolować tę wiewiórkę. Szlak, nie ten przycisk. Chciałem ją sobie najpierw oznaczyć. Sójka oczywiście mi ucieka.
gdzieś niżej. Myślę, że na razie upolowanie sójki będzie dla mnie największym, najtrudniejszym wyczynem. Ale... powolutku... zmierzam do momentu, w którym będę mógł ulepszyć sobie jakieś... wyposażenie. Jakieś właśnie sakiewki. Co na pewno też mi ułatwi przyszłą rozgrywkę. A teraz naprawdę, już dość tego przedłużania, dość plowania jak na ten moment, moi drodzy. W następnym odcinku udam się wreszcie do tego znaku zapytania, a tymczasem, oczywiście jeżeli ten filmik wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami oraz oczywiście zostawcie też, włączcie tą notyfikację, dzięki której będziecie widzieli, kiedy nowy odcinek pojawia się u mnie na kanale. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!